To był mecz na pewno, w którym Zawisza posiadała dużą przewagę, grała bardzo wysokim pressingiem przy takiej publice, w takim klubie, to nie dziwi się, że Maciek ustawia tak zespół, no bo to wymusza sytuację. My cofnęliśmy się głęboko w własną strefę obrony, próbowaliśmy kontrować kilka sytuacji, gdzieś tam moi zawodnicy troszeczkę zimnej krwi zachowali, to mogliśmy strzelić nawet bramkę. No niemniej jednak Zawisza posiadała przewagę, dużo takich akcji jest strzelających, dużo wrzutek. Ustawiłem praktycznie czterech zawodników wysokich, którzy mieli kontrolizować w jakiś sposób te dośrodkowania. I w końcówce mogliśmy skontrować Zawiszę. Uważam, że mecz walki i w tej lidze każdy może wygrać. Swój zespół mogę pochwalić za to, że wykazali się dużą determinacją. Na pewno umiejętności w pewnych momentach nam nie starczało, ale wola walki i zaangażowanie wystarczyło do tego, żebyśmy zremisowali. Dziękuję. Pan trener Murawski, proszę. Na pewno gratuluję Januszowi zdobycia punktu. No, przed meczem zakładaliśmy, że zdobędziemy 3 punkty. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Miedź przyjedzie tutaj i ustawi się mocno defensywnie, będzie grała z kontry. Szczerze mówiąc, Miedź zdecydowanie lepiej gra właśnie w ataku szybkim. Dużo gorzej jej się wiedzie w ataku pozycyjnym. W ogóle w tej lidze mało który zespół potrafi grać atak pozycyjny i dlatego większość zespołów ustawia się na grę z kontry i Miedzianka nawet po tych wynikach w ostatnich meczach, gdzie grała z Czarnymi w ataku pozycyjnym, przegrała, gdzie grała na wyjeździe z kontry, wygrała. Dlatego teoretycznie powinniśmy my też stanąć z tyłu i czekać, tylko wiadomo, że na Zawiszy tutaj nie możemy tego robić. My będziemy zawsze się starali atakować od pierwszej do 90 minuty. Natomiast nie jest to takie proste, kiedy całym zespołem drużyna się koncentruje na tym, żeby właśnie przesuwać dość dobrze, skracali pory gry. My nie mieliśmy tego wykorzystać w pierwszej połowie. Na 30 metrze stała linia obrony i to, co mówiłem zawodnikom, żeby szukać piłek za plecy ich. Niestety za mało było takich zagrań, kilka niedokładnych, kilka razy Paweł Kanich się zerwał, za mało. Musi częściej wychodzić taki piłek, Tary praktycznie w ogóle nie było w takich akcjach. Nie wchodził Oki z drugiej linii i brakowało tego, a mówiłem przed meczem z Topelą, że to oni będą prawdopodobnie rozgrywali w tym meczu, ponieważ w środku będzie tak ciasno, że będzie ciężko cokolwiek zrobić i to stoperzy powinni szukać taki piłek za plecy obrońców. Za mało tych akcji było, dlatego tak mało sytuacji stworzyliśmy. Mimo tego, że teoretycznie byliśmy w posiadaniu piłki bardzo często, bardzo długo, dość szybko odbieraliśmy tą piłkę. Kilka razy niestety naraziliśmy się na kontry. Natomiast troszkę tej dokładności zabrakło to już któryś mecz, gdzie my musimy stworzyć bardzo dużo sytuacji, żeby strzelić bramkę. Z Polonią mieliśmy 7 czy 8 sytuacji, tylko 2 bramki. Z Wałbrzychem też 7 sytuacji i dopiero, nie wiem, 6 czy któraś się wpadła. No dzisiaj tych sytuacji kilka było, nie tak dużo jak w poprzednich meczach, ale kilka było i na pewno zabrakło trochę cwaniactwa. Co do sędziowania, no to powiem szczerze, że zastanawiam się, czy komuś zależy na tym, żeby Zawisza nie miała szans, żeby nie miał szans na awans, bo to, co dzisiaj sędzia gwizdał, to dla mnie jest po prostu duże nieporozumienie. Ewidentny karny i do tego żółta kartka. Prawdopodobnie dla zawodnika, który miał żółtą kartkę, to pewnie był obrońca, który akurat po pierwszej połowie wszyscy mieli. Sędzia chce gwiznąć, nagle jest tak, puszcza akcję, wpada bramka, sędzia nie uznaje bramki, ale nie daje prawo korzyści, a to powinien cofnąć i dać karnego. Jeżeli chciał gwiznąć karnego, a my nie mamy z tego korzyści, no to jest normalne, że to jest karny. I po prostu skandaliczny błąd sędziego. I to nie wiem, jeszcze bym się nie zdziwił, jakby to był mecz wyjazdowy, bo na wyjazdach się pewnie często zdarzały takie sytuacje, że sędzia będzie popełniał błędy. Natomiast, że u nas takiego czegoś nie widział, albo podjął taką decyzję, to jest mocno zastanawiające. I też takie jedno wejście kapitana Miedzi, myślę, że to było wejście na czerwoną kartkę. Sędzia dał żółtą, dla mnie to było wejście na czerwoną kartkę, bo po prostu nie szanował zdrowia przeciwnika. Wiele innych drobnych błędów, natomiast ten błąd był po prostu rzutujący na wynik, bo przypuszczam, że jak było 1-0, Miedź musiałaby się odkryć, musiałaby nas zaatakować, a to spowodowałoby, żebyśmy mieli więcej miejsca i tych szans na sytuację byśmy mieli dużo więcej i prawdopodobnie udałoby się wygrać wyżej. Natomiast tak, musieliśmy bić głową w mur. No niestety
nie udało nam się dzisiaj strzelić bramki i dlatego ten wynik mocno rozczarowujący. Dziękuję. Proszę. Panie Januszu, Pan zgadza się z tą opinią dotyczącą sędziowania w dzisiejszym meczu, bo nie ma co się oszukiwać, że w tym no, mało płynnym meczu sędzia jeszcze pierwsze dwie żółte kartki w takim dużym toku, gdzie zawodnicy wyrabiają sobie sytuację i przepychają się i sędzia podbiega i daje dwie żółte kartki, to jeżeli w takim stylu będą sędziować, no to nie, w 10 minucie będzie 7 na 7 trzeba będzie skończyć mecz. No, ja wiem, że sędziowie chcą sobie wypracować autorytet, ale nie żółtymi kartkami. W jakiś sposób reprymenda słowna się już wystarczyła, potem tych kartek było zdecydowanie za dużo w jeden, jak i drugą stronę. To też jeszcze wracając do tej sytuacji, to jeżeli my jesteśmy w ofensywie, no to my się możemy chcieć wyrwać z trzymania, bo my na pewno nie trzymamy obrońcy, jak my atakujemy. Jeżeli ode mnie zawodnik dostaje kartkę, to za to, że co, że chce się oderwać od trzymania, to w ogóle to w ogóle tu skada, że mój zawodnik dostał i później drugi raz, bo najpierw Okińczyk dostał, później Dąbrowski dostał za taką samą sytuację. To po prostu znaczy, że sędzia nie bardzo panuje nad sytuacją, prawdopodobnie nie umie sędziować. Chyba, że to macie, jak nie była sytuacja dynamiczna. Dokładnie, to nie było, że jakiś czerwony stalik, wiadomo, że jeden drugiego przepycha, trzyma się. Więc jeszcze za to żółtą kartkę. No naprawdę podziwiam osobę, która pozwoliła temu panu sędziować na tak wysokim... Bo to jest druga liga, to nie jest najniższa liga, nie? W Polsce jest okręgówka. Tam można sędziować, tam można się uczyć, tam można popełniać błędy. Myślę, że w drugiej lidze tacy sędziowie nie powinni sędziować, bo... Ale już sędziowie...